Niektóre rośliny, tak jak na przykład tawuły, właśnie przekwitły lub przekwitają, ale można je przyciąć i dać im drugie życie. Tym się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry ogród! Moi drodzy, moi kochani, jesteśmy już prawie w połowie lata. Tak czas szybko zasuwa i właśnie dlatego, że ten czas tak zasuwa, niektóre rośliny właśnie przekwitają albo już dawno skończyły kwitnienie, ale jest na przykład taka tawuła, która może to kwitnienie powtórzyć. Zobaczcie, tych kwiatów jest dość sporo, co nie było takie oczywiste jeszcze na początku sezonu, bo przypomnijmy sobie, że w kwietniu były dość spore mrozy i wtedy ta tawuła dość mocno dostała. Jedna z tych tawuł, które teraz widzicie, bardzo mocno dostała, wręcz wszystko uschło. Ale właśnie, mamy kwiaty i kwiaty są już przekwitnięte niestety, ale za chwilę je obetniemy. I pokazywałem wam już na kanale w jednym z odcinków, jak przycinam tawuły na wiosnę, zanim to wszystko jeszcze ruszy. Ale teraz mamy lato i cięcie letnie jest troszkę inne. Ale jest równie proste jak to wiosenne. Polega ono na przycięciu kwiatostanów i robimy z tego taką kulkę, obcinając też nieco liści. Jakieś 2-3 cm ta warstwa liści obcinamy razem z kwiatami. Wyrównując nieco całą roślinę, można powiedzieć, że formujemy ją w pewien sposób, robimy taką kuleczkę, żeby ona też ładnie, zgrabnie wyglądała. Także taki jest efekt końcowy, zrobiło się zielono nam na tej roślinie i mam nadzieję, że za jakieś kilka tygodni pojawią się kwiaty i będą nas cieszyły jeszcze do jesieni. Zabieg bardzo prosty, ale też i jeszcze, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, żeby te kwiaty ponownie się na naszej tawule pokazały, warto podsypać troszkę nawozu. Ja do tawuły używam nawozu do hortensji, tego samego nawozu, którym podsypuję hortensję. On się bardzo dobrze sprawdza i ma idealny skład do takich roślin. W międzyczasie posadziłem nowe tawuły w zupełnie innym miejscu. Uzupełniłem miejsce, które było dosyć puste, między jałowcami i dębem, i tam właśnie te nowe tawułki znalazły swoje miejsce. Jak sadzić tawuły? Najlepiej, żeby to było miejsce bardzo słoneczne, wtedy ona nas będzie cieszyła tymi kwiatami. Lekki półcień też jest w miarę dobry, gleba żyzna, ale też żeby była troszkę przepuszczalna i warto do dołka dodać kompostu podczas sadzenia. Wtedy też taki zastrzyk tej energii, tych składników mineralnych, pokarmowych, no i takiej lepszej po prostu ziemi tym roślinom dostarczymy. Także kilka nowych tawułek już tutaj się, myślę, przyjmują się przynajmniej. I jak już jesteśmy w temacie przycinania, to też jest teraz dobry moment na to, żeby przyciąć między innymi liliowce. Zobaczcie, one się zrobiły już dosyć brzydkie, przekwitnięte. Zaledwie kilka pąków jest tutaj takich, które wskazywałyby na to, że za chwilę pojawią się na nich kwiaty. Jest kilka takich świeżych kwiatów widać, no ale generalnie cała reszta jest już przekwitnięta i wygląda dość słabo. Te liście też pożółknięte, troszkę od wody, troszkę od słońca, więc w przypadku właśnie liliowców też sprawa przycinania jest bardzo prosta. Równo, no może nie równo z ziemią, ale jakieś 5 cm, 6-7 nad ziemią, równiuteńko najeża, to przycinam. Podobnie jak przycinamy trawy na wiosnę, tak samo jest tutaj z liliowcami. No i one czekają sobie też, mają szansę na to, żeby jeszcze w tym roku zakwitnąć. I zazwyczaj jak przycinałem w poprzednich latach, to tak się właśnie działo, że jeszcze pod koniec lata, na początku września pokazywały się nowe kwiaty, te liście odbijały i była zupełnie nowa, lepsza, zdrowa roślina. No i jak już jesteśmy przy tym przycinaniu, to postanowiłem też przyciąć, poprawić kule, które tutaj są przy tarasie. To są takie kule tujowe. I tutaj już sekator nie wystarczył. Aha, jak jesteśmy przy tych narzędziach, no to oczywiście sekator czyściusieńki musi być zawsze do przycinania, żeby nie roznosić chorób. Ale tutaj już sekator nie wystarczył, także tutaj do przycinania tuj potrzebne były większe narzędzia, jak na przykład takie nożyce akumulatorowe. Ja właśnie czegoś takiego do przycinania, do formowania większych roślin używam. No i w tym odcinku to wszystko. Myślę, że pora zaprosić was na jakiś spacer. I myślę, że w jednym z kolejnych odcinków zrobimy sobie taki krótki spacer po
ogrodzie. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Aha, jeszcze o czymś zapomniałem przecież. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz, żeby YouTube powiadamiał Cię o nowych filmach, zostaw subskrypcję, wtedy takie powiadomienia będziesz otrzymywać. A jeśli chcesz coś napisać, podzielić się w komentarzu, zapytać, to właśnie sekcja komentarzy jest teraz do Twojej dyspozycji. Także jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!